Halo? Jesteście? No, co jest? Ej, chodź, mam złą wiadomość, nie? Co? Mieliśmy włamanie, chłopaki. Jak włamanie? No, przecież jak chata wygląda. O kurna! I się pewnie widziałeś nic na kamerach? Nie! Nie było nic? Obczajcie, coś się stało. Poza tym Ernest miał wczoraj tu być, dlatego no. Po co miałem sprawdzić kamery? Nie wiem, stary, to wygląda jak przyszło to jakieś tornado. To wygląda jakby się bardzo dobrze wczoraj Ernest bawił. Nie, stary, bo... Jak to wygląda, jak to nie wygląda jak zabawa? To wygląda... Czasem jeszcze coś... tak wygląda dom po zabawie. To jest gardiasz, stary, ale patrzcie, darmowe nie jest. Ernest! Jesteś w chacie? Chłopaki! Ernest, Ernest. Co? Co? No. O, Ernest. Ale mela w człowieku. Stary, mówiłem. Mhm. No, odejdź! O kurde! Co ty robisz? Waliłeś! Czemu wieloryb do wody? Stary, on nie umie pływać. Czemu ona szczura w buzi? Ej, dobra. Co się dzieje? Chłopaki! Co się dzieje? Ciebie się pytamy, co się dzieje. Z czym? Coś mnie swędzi. Chłopaki, strasznie mnie coś swędzi, chłopaki. Co, podrapię cię. Weź mnie tu podrap, stary, po garbie. Chwila, czekaj. No właśnie. Ej, o co chodzi? Nie chciałem nic mówić. Co to jest? Masz czapkę na sobie? Czemu masz to? I co to jest za garb? Zdejmij to z siebie. Nie da się, zaklinowało się. Garb mu ej, to jest tak? Chyba do mnie przyrośnięte. Jak? Stary, co się działo? Możemy kamery sprawdzić? Stary, na chacie jest cały rozpierdziel. Co? Czy ty stary, ostatnie co pamiętam, to że łowiłem tutaj ryby, stary. Jakie ryby? Czym, co? Co ty gadasz? Co? Przysiągłem, że wczoraj widziałem ryby w środku tej wody. Dobra, to może ja wiem, co się stało, nie? On po prostu za długo tutaj siedzi, tu jest taka szklarnia. A, tak. Tu jest czeska sauna, chłopaki. Chodź, Ernest. To jest czeska sauna, mówiłem wam od początku. Ryby łowiłeś. Chodź, chodź. Co jest? Co jest płytkusiowi? Chłopaki. Czekaj, Ernest, bo nie widzieliśmy się 24 godziny. Podamy na chatę, Miosz w szoku. Chwila, czy ja byłem w czeskiej saunie 24 godziny? Wychodzi, no. O nie, dobra. Chłopaki, to chodź, wszystko dobra. Wyjaśnia. Chodź, chodź. Jak wyjaśnia? Dobra. Weźmy go. Tak, tak, chodźcie. Spokojnie, spokojnie. Tutaj chyba było ceskę dysko, chłopaki. Ceskie disco! To włamanie po czesku. Czeskie disco to złamanie, no. Ceskie disco! Czyli ktoś się włamał. No. I nic nie widziałeś? Nie. Dobra, chłopaki, serio, wy byliście wczoraj w tej chacie? Nie. Nie. Ja się mega dziwnie czuję po tym, jak byłem w czeskiej saunie. Zdaje mi się, że drewni kocur był wcześniej na dworze. Co? To wybiórka po czesku. No ja wiem. Co jest? I mam pomysł. Podrapcie po garbie, o, macie. Dobra, czekaj. Przebijmy mu tego garba, stary, czymś. Ale to myślisz, że to jest tak krosta, że można to przebić? I wielki prysznic. Ej, Zibek, odsuń się. Zibek, odsuń się. Przebijmy mu garba. Wystaw się. No. 3, 4, a! Coś mi, stary, ała! Coś mi wyleciało z tego! Co to jest? Czemu to takie białe? Chodźmy na górę, nie? Trzeba to zbadać. Ej. Bardziej. Albo sprawdzić kamery. Sprawdzić kamery. Ej, ale to walnęło, nie? Dobra, chłopaki, chodź. Dobra, się tak raczej. Spokojnie. Mam bardzo silną potrzebę. O tak. Ej, dobrze ci w tym, stary. Ej, on się cały czas przemienia, coraz wygląda jak ten Quasimoto, nie? Tak. Co? Ej, mam gitarę. Ej, to są serbskie pieśni, wszędzie je poznam! Przestań, stary, co ty robisz? Ej, chwila. Serbskie pieśni. Jak to jest możliwe, że byłem w czeskiej saunie i zamieniałem się w kogoś serbskiego w takim razie? Bałkańska klątwa. Myślałem, że to prawda, a jednak to tylko legenda. Musimy w takim razie sprawdzić teraz ten monitoring. Mhm. To jest jedyna opcja, żeby zobaczyć, stary, co się naprawdę wydarzyło. Ale muszę ci coś powiedzieć. Zaraz cię odetnie i znowu będziesz się dziwnie zachowywał. Co chwilę zmieniasz się? Nie, niemożliwe, normalnie. Nie odcinam w ogóle. Odcina, no popatrz, teraz normalnie z nami gadała, wcześniej co gadał? Wszystko okej? Ej, wiecie co? One są mega niebezpieczne w takiej formie, nie? Ej, odwala mu dawaj, dawaj, stary! To nie jest bezpieczne! Dawaj. I szafą. Ej, on cały czas kończy! Ernest! Później po ciebie przyjdziemy! Kurde! Nie mogę tylko... udało się. Dobra, sprawdźmy, o co chodzi, czemu on się tak zachowuje? Dawaj te kamery! Ty coś mówiłeś o jakiś serbska? O co ci chodziło? Stary, no bo on zaczął grać serbskie melodie. Wszędzie je rozpoznam. Dobra, stary, mam nagranie, jest. Wykryte osobę, 7:16. Co jest? Ej, on się chyba odmienił. Znowu jest Ernest. Ale nie wiadomo, czy się odmienił. Chłopaki, normalnie się czuję. Wypuśćcie mnie. O co chodzi? Ostrożnie. Sibek, już nie w tą stronę. Patrzcie, poznajcie mojego brata. To nie jest normalne zachowanie. No, dobra, ale jest troszkę normalniejszy. Przynajmniej da się z nim dogadać. Przybij mu piątkę, stary. Piana. Twój brat jest teraz w Amsterdamie, pamiętaj. Ernest, jesteś tu? No. To chodź, oglądamy gdzie? Już się czuję normalnie. Ernest, o co ci odwala? Raz jesteś sobą, raz nie jesteś sobą, raz tańczysz.
No nie wiem, stary, pamiętasz jak ty się zamieniałeś? Mam wrażenie, że mam to samo dokładnie. Czyli zamieniasz się w Serba teraz? O kurna, tylko nie to. Mówiłem ci tę melodię. Serbian Tricus. Chłopaki, to się dzieje. To się zniszczyło. To się tak dzieje. Mówiła legenda. Patrzcie, nigdy w życiu tak się dobrze nie ruszałem. Ej. O kurna, widzisz? Ta klątwa niszczy mi telefon, chłopaki. Weźcie, zobaczmy ten monitorik. Musimy wiedzieć, co się stało, no. Ej, Miłosz, ja jestem przerażony. Dobra, oglądamy. 7:06. A tak, ja pamiętam. To jeszcze pamiętam, poszedłem sobie na plażę tam w moim namiocie. Trochę zaczerpnąć regenerację w czeskiej saunie. No widzicie, normalnie. Co jest grane? Serbian Dano. Dobrze, miałem łopatę, pokażę mu. O. Zemdlałem. Ale rozwalił! Czyli odpowiedź jest prosta. On mnie ugryzł, ja się zamieniłem, wy potem przyszliście i tylko się transformowałem. Patrz, co się dzieje dalej. Chwila, ja stamtąd wychodzę? Co? Tańczę z Serbian Danonem? Stary, jakie masz ruchy. Dobre, to jest to, co robiłeś teraz. Mega dobre, no. I co, weszliśmy na chatę? To! To wyjaśnia całe to apogeum, które znaleźliśmy na ziemi. Ale czemu robiliście tam pajacyki? Co jest właśnie? Aniołki, pajacyki? No, stary, no dużo słodyczy, cieszyliśmy się. Aha. Po prostu, no. Ale czy tobie to sprawia satysfakcję w tym momencie? Stary, czuję się lepiej niż kiedykolwiek. No stary, przynajmniej wiemy, że nie jemy od was. Ale jak ja się ostatnio zamieniłem w Serba, to musieliście tańczyć, żeby mnie odczarować. Najwyżej będziemy musieli się nauczyć jakichś kocich ruchów, no. Co on robi? O nie! Nie mów, że spadniesz! O kurde, Ernest spadnie? Co? Stary, ja zawisnąłem na jednej ręce, stary, tam jest kilka metrów. Najwyższy spadek. Czekaj, ja musiałem tam? Co jest? Ej, widzowie, jakbym spadł, to nie mogę zbierać. Dobra, a stary po prostu wylądował nierówno i byś się poślizgnął i się uderzył. Stary, miałbym skręconą kostkę, a to jest najgorsze, co może być dla tancerza. Jakbym wtedy robił tak? Wybaczajcie, że to jest pierwsze nagranie, w którym jest w ogóle masz garba, stary. Co? Ej, wcześniej nie miałem? Ewoluowałeś, nie miałeś. O kurde, faktycznie, czyli się coraz bardziej zamieniam, chłopaki. Aha. Mamy w ogóle godzinę do 3 w dzień, nie? No. O kurna! Wtedy się przemienię w pełni, więc musimy do tej pory znaleźć antidotum, no, chłopaki. No, zdecydowanie. To co, idziemy, dawajcie. Nie, poczekaj, a co się dzieje dalej? Właśnie, stary, nie wiemy jak wróciłem w ogóle. Miłosz, mamy mało czasu. Poczekaj. Dobra, dawaj, zobaczmy. Miłosz, ty mówisz, że od której dzisiaj byłeś w pracy? No, od 8 rano, jak zawsze. A czemu spałeś? Właśnie! A ty nie mówisz wczoraj, że ty chciałeś popracować w nocy? Miłosz, ty śpisz w łóżku normalnie. To jest podobne. Ej, chłopaki, patrzcie. Weszliśmy razem z Danonem. No. Ja się położyłem. Miłosz! Miłosz! Patrzcie jak go nawalam. Że ja do rana? I się położyłem teraz, no. A, jesteś tu, sorry. A właśnie, no bez kitu, dobrze, że nic mu nie zrobiliśmy. Danon, ja skaczę. No. A teraz co? Idziemy do zibla. Dlatego tak ładnie pachnę. Kto zamontował kamery w łazienkę? Właśnie. Mega dziwne, prawda? Ja. Zipek. Ja nie wiem, o co z tym chodzi, nie? No ja jestem w kiblu, Danon sobie tutaj bardzo szybko. Ale stary, czemu trzeba no, ej, wylałem to wszystkie... To było to, dlatego tak dziwnie zbawało. Wylałem wszystkie szampony, tak, na oblałem tego. Świna. Płetwusa. Dobra, no i wybiegam, no i tam nie znaleźliście. Czyli dlatego jestem taki. Dobra, zmęczony. Chłopaki, jakby co z tego, gdzie jest po pierwsze Serbian Danon, czemu Serbian Danon tam był i mamy godzinę, żeby cię odczarować. A bez kitu, dawajcie, nie ma czasu. No, zobaczmy, co się dzieje w ogóle tam na miejscu, nie? Dawajcie, idziemy. Czemu nie prowadzicie? O co chodzi? No, stary, wydaje mi się, że jeżeli sprawdzimy jeszcze raz twoją bazę, twoją czeską saunę, to coś możemy tam znaleźć. Po prostu ci tak znaleźliśmy, nie mamy żadnych potwierdzeń, nie? No mi się nie podoba jeszcze jedna rzecz, że generalnie widzieliśmy, jak Serbian Danon wracał do tej bazy, a go już więcej nie widzieliśmy. Cicho. Słyszycie? Coś słychać stamtąd? Ej, on tu był przez cały czas? Nikogo nie ma. Tam jest moja sekretna baza. Nie oglądałeś odcinka na kanale Tricus? Nie. Ej, chłopaki, na kanale Tricus jest dużo sekretnych baz, widzowie, więc zbijajcie, jeżeli chcecie ja zobaczyć. Ja skoczę ten basen i tam to skoczę do niego. Tak, gdzie na przykład. Co jest? Teraz my. Kto? Ja? Tak, nie ma szans! Śpek, dawaj, nie ma innej drogi. Czekaj, ja spróbuję. Wow. Ej, co jest? Co tu się co stało? Co to było? Coś wypadło. Widziałem czyjąś rękę. Czekaj, to na pewno jest Serbian Danon. Da się zajrzeć jakoś? Chłopaki, dawaj, ty stoi, jasne. Ja zajrzę kamerą może. Dawaj, zajrzyj kamerą, no. Co tam dzieje? Co jest? Co jest? Co tam jest? Nie uwierzycie mi, nie? Co? Obczajcie to, weźcie... Nie da się, bo ten ekran się obraca tylko w jedną stronę.
serbska sauna. Wiedziałem, widzowie. Czyli mamy prawdziwą serbską saunę pod domem. To go zasila, stary. Im więcej jest słońca, im bardziej się tam nagrzewa, tym bardziej Serbian Danon rośnie w sile. Dlatego tak mnie szybko przemienił. Ale co mają Serbowie do Czechów? Czemu ktoś tu postawił coś takiego w ogóle? Stary, ej, no to jest dużo potężniejsza wersja czeskiej sauny. Serbska sauna po prostu, nie? Dobra, chłopaki, to co robimy? No musimy się go stamtąd pozbyć. Ale jakoś. Ja jestem cały mokry, ty jesteś przemieniony. Nie wiadomo, co się z Dziwkiem zaraz stanie. Dziwek. O, granat jest. Ten wyrzucał. Co? Chcesz granat? To na pewno go wykurzy, nie? Czekaj, dobra, trzeba zamknąć. Chwila, co się dzieje? O kurde, chłopaki! Ej. O tym lubi odpychać. Niemożliwe, stary. Zaraz musisz. Jak tam się wszystko kumuluje. O, tak, tak. Widzicie? Ale jest rozsierdzony. Czuję to. Patrz, patrz, patrz. Wykurzyliśmy Serbian Danona. Udało się. Ej, gonimy go, czy co robimy? Nie wiem, stary. Ej, sprawdźmy jego legowisko. Właśnie. Może tam jakąś wskazówkę mamy. No dobra, no. On już uciekł i tak. O kurna. O kurna. O stary. O, o będzie trochę wietrzenia, nie? No. O. Patrzcie, o, wszystko porozwalał w środku. O, chłopaki, ej, ciężko się tu oddycha. Jaki serbski zapach, nie? Ej, nie wiem, czy można tu wchodzić, chłopaki. No, może nie. Serio, musimy zobaczyć, czy go, nie wiem, może jak on miał tam cały... O kurde, nie. Nie wygląda, jakby było dużo, ale w środku się w ogóle nie da oddychać. No dobra, chłopaki, najpierw... Potem do tego możemy wrócić, ale zobaczmy teraz, gdzie on poszedł, nie? Poszedł tam gdzieś, stary, za śmietnik. Sprawdźmy w tym śmietniku, chłopaki. No, może tutaj się schował szybko. Serbian, nie, no, ale w tej bazie każdy ją już zna, więc tutaj nic ale się był tu, nie bo taki syf. No. Danon! Ty, jestem tu! Co? Danon. Gdzie on jest? Jest, mówiłem wam! Dawaj, bierz go! O kurde! Ej, dobra, chłopaki, koniec. Uciekł poza, teraz go już... Dobra. Musimy coś zrobić, bo trzecia w dzień zaraz. Tak, mam jeszcze 10. To jest ważniejsze, żeby Ernesta odczarować. Dobra, stawaj. Nie, Ernest, stoisz! Ej! Uspokój się! Zipek, trzeba jakoś coś myśleć szybko. Dawaj go. Do stresza. Chłopaki, nie wiem, czy będę nad tym w stanie jeszcze panować. Zipek, do więzienia, no. Też tak się wydaje. Zostawcie mnie, Ernest, zostawcie mnie! Przycisk! Dobra! Już nie... Szybko, rzucaj go, rzucaj go! Dobra, już go rzucam. Próbuję cię podgryźć. Przycisk! Dobra, uff. On nie powinien z tego wyjść, nie? To, no, to jest tak ciężkie, że się ledwo przesuwa. Dobra, chłopaki, musimy wymyślić jakiś pomysł, jak go pozbyć się tego garba. Bo to ten garb, czy cokolwiek to jest, na pewno wpływa na nie jakoś tak serbsko na niego, nie? Ja ChatGPT. Nie, stary, nie trzeba. Nie? Kątówka, dłutopalnik. Stary, co ty? Chcesz to odciąć od razu? No tak, no to jest jakaś stary narożnik. Nie można, stary, bo potem będziesz miał ranę. A chłopaki, jak jest to jakieś takie rzeczy, co rosną, może jakieś okłady? Jak maseczki błotne. Bańki. Serbską banię. Ej, okłady roślinne. No, serbskie. To jest mocne, dobra. Serbskie okłady roślinne, zobacz. Ej, bo pewnie, stary, Serbian Danon ma całą bazę okrytą w jakimś bluszczu, w jakichś roślinach. Może weźmy trochę ziemi, zerwijmy losie rośliny i natrzymy mu tą ranę. To jest mega dobry pomysł. Co to jest roślina? Zipek, bo jak patrzę, czy mamy na ogrodzie takie rośliny, bo dokładnie w necie patrz, jak to są. Sprawdzam na aplikacji. Serbskie konopie. To są serbskie konopie. Konopie, bo to mi się wydaje przez chy właśnie. To jest inny język. I to jest to. Dokładnie. Stary, co to robi u nas? Na ogrodzie, też o tym myślałem. Ej, to się wszystko teraz układa w całość, to dlatego mamy stary Serbów w domu, nie? Danon pewnie zjadł trochę tego i się zamienił. Tak, to się stąd wziął, z tego krzaka. Nie gadaj. Przewalone, ej, dobra. No to co, bierzemy to. Ej, czekajcie, nie gołymi rękami, stary! Wzięło cię. Już za późno. Dobra, Miłosz, za późno. Nie, ej! Miłosz, jesteś z nami? Jest. Dobra, tylko, cokolwiek robicie, tylko tego nie oddykajcie do ust, stary, ani do oczu, nie? Dobra. Ja już mi już byłem Serbem, poza tym ty też, więc my jesteśmy już bezpieczni. Dobra, jest git. Chyba wystarczy. Zipek nie był Serbem. No i nie chcę być. Zipek, wywar gotowy? Ja właśnie ususzyłem liście nasze. To chyba powinno być to. Stare odpowiednio. Obczaj, trochę ziemi, trochę jakichś przypraw, w sumie papryki, trochę dałem słodkiej. Wiesz co, zrób, weź liść, zamoż po prostu i tak natrzyj. Ej, dobra, w ten sposób. A my musimy już... Ej, słyszycie to? No. Ej, on się próbuje przebić. Wiktor, weź to, Wiktor, weź to, stary. Ale groźny jest. Te drzwi długo nie wytrzymają, Zipek. Sera, która jest godzina? Czy on właśnie się zmienia? Jest 15. Co, otwierasz? Otwieraj, no dawaj. Guzik, otwieramy go. Chłopaki, on ewoluował! Co jest? O kurde, ała! Co jest? Czekaj! Weźcie go, weźcie go! Trzymam jego rękę, dawaj. Dobra, mamy go! Czekaj, daj mu w łeb, stary! Daj mu w łeb!
Dobra, kurde, trzymam go. Ja go ledwo trzymam. Dobra, dawajcie go na stół operacyjny. Coraz większy jest ten garb, stary. Bez kisu, jest. O nie, dawajcie szybko, szybko. O kurna. Zaraz się stąd wyciągniemy, stary. Jak coś trzyma i go obijaj od razu. Dobra. Tak, od razu w łeb mu dawaj. Już mam kij nad głową od razu. Nie wiem, jak to robić. No dawaj, zamoczyłeś? A, no. O, fu! Dotykam tego właśnie w tym momencie, jest strasznie brudkowate. Co się dzieje? Jest dziwne. Leż, stary! Zaraz cię wyciągniemy! Dobra. Ej, co jest? Ej, działa! To działa! Dało się. Ej, co jest? Normalnie. Coś stało. Czemu baza jest rozwalona? Ty nic nie pamiętasz? Długa historia. Ej, chcesz zatańczyć sobie na coś na przykład? No, znam taki taniec jeden. Nie, nie rób tego.